Największe zagrożenie to tak, jeśli mamy lód na zbiorniku, tak? Ludzie wchodzą, nie patrzą na grubość lodu, ten lód może się załamać, dlatego dzisiaj złączyliśmy wszystkie służby z regionu razem z pogotowiem, rejonowym pogotowiem i staramy się przeszkolić takie wajranty, żebyśmy po prostu uczyli się, że jak będzie prawdziwa sytuacja, żebyśmy po prostu byli jak najlepiej wyszkoleni i jak najlepiej mogli pomóc tym ludziom. Staramy się łączyć wszystkie służby, żeby nauczyły się ze sobą współpracować. Raz, że się tutaj widujemy, później po jakiejś akcji, gdzie mimo, że się nie widujemy pół roku, rok, to później się spotykamy, już się znamy, już wiemy kto jak pracuje. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Praca w zespole to jest tak naprawdę klucz do tego. Każdy strażak czy tam ratownik musi mieć za sobą kolegę, który w razie jakiegokolwiek problemu jest w stanie nam pomóc, żeby w kryzysowych sytuacjach po prostu jak najszybciej pomóc takiej osobie, bo osoba, która wpadnie pod lód, ona w momencie się wychodzi, jest w panice, trzeba po prostu wiedzieć, jak do niej podejść, jak jej pomóc, żeby tak naprawdę dobry ratownik to bezpieczny ratownik. Nasze bezpieczeństwo też jest ważne, dlatego tutaj się uczymy bezpiecznego ratowania tego takiego człowieka. Przede wszystkim trzeba jak najszybciej zapewnić tej osobie komfort termiczny, czyli ogrzać taką osobę. Jest do tego folia NRC. Jak możemy tej osobie pomóc? No bo nie każdy nosi, no raczej nie każdy ma taką. Dokładnie. Jak najszybciej zapewnić tej osobie komfort termiczny, przenieść go do samochodu, gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie jest ciepło, tak, żeby ta osoba mogła się ogrzać. Dać mu jakieś ubrania, przede wszystkim jak ma mokre ubrania, to żeby te mokre ubrania zdjął w ciepłym miejscu, ubrał sobie ciuchę, żeby jak najszybciej. Można go trzeć, rozgrzewać tutaj kończyny górne, dolne, klatkę piersiową, no bo ona naprawdę może być wychłodzona. Temperatura w takiej wodzie to jest kwestia 2-3 minut i ta osoba naprawdę może już stracić przytomność.